Najpierw pokażę Corto, jak się pilotuje w warunkach polarnych i powiem, jak uniknąć numerów Pawela. A potem musimy jakoś osłonić Marora przed zimnem. Nie spotkaliśmy się, żeby słuchać planów. Na koniec musimy zainstalować broń na dronie, by uderzyć w słaby punkt Gangnira. O nie! To nie jest w stylu Tiki! Ostrze wykonane z kości rekina profundisa będzie super. To najtwardszy materiał. Idę poszukać włosia polarnej foki, żeby osłonić Marora przed zimnem. No to narka! Zimno mi. Może lepiej potrenujemy na plaży. Zastanowię się nad wyścigiem w hamaku. Musisz się przyzwyczaić do zimna, zjednoczyć się z nim. Tylko w ten sposób pokonasz Pawela. Zero. Ani jednego włoska foki. A może to okres ich migracji? No i jak osłonimy Marora? O, zmrożoła! Lodowa! Jaka ona śliczna! Zdumiewająca adaptacja! O, oby nas nie zobaczyła! Ten gatunek szybko się denerwuje. O, tak! Problem rozwiązany! Dzięki, zmrożoły! Jestem wykończona! Kiedy zaczniemy pilotować? Wciąż ci zimno? Nie, nie jest mi zimno! Świetnie, włóż teraz swoją kurtkę. Za chwilę nauczę cię wykorzystywać prądy typowe dla regionów polarnych. Macie własne prądy? No pewnie. Można latać pod wiatr albo wraz z wiatrem. Pokażę ci jak. Kiedy lecisz w środku prądu, musisz dobrać kąt ataku, by zachować stabilność. Ta technika ataku jest trudna, ale jeśli wyposażysz Marora w broń, nic cię nie powstrzyma. A po co mi ta broń? Pokażę ci, że nie tylko ty umiesz robić tę sztuczkę. Nie najgorzej. Jesteś tak dobra jak dzieciak z Polaris. Wiesz, po tym wszystkim zrobiłam się głodna. O, oromosy! Ej, zamarznięte! Smakują odjazdowo. Pewnie na Polaris jadło się bez przerwy. Nie bardzo. Paweł nie pozwalał na nie w Akademii. Był prawdziwym tyranem. I wcale się nie zmienił. Ale teraz nie musisz się go słuchać. Przecież nie jesteś już w Akademii. Jest inaczej, ale muszę go pokonać w wyścigu, by wreszcie się uwolnić. Kiedy przegra z tobą, to będzie pierwszy krok, żeby się na nim zemścić. Pokonam go! To będzie wygrana obu drużyn, Tiki i Białego Tygrysa! Hej, oddawaj! Ha!